Cześć, witajcie! Dzisiaj pędzę do Was z kolejnym szybkim przepisem. Tym razem będą to bułeczki naprawdę ekspresowe, pieczone na patelni. Potrzeba matką wynalazku, więc z uwagi na brak pieczywa odpowiedniego dla mnie, szybciutko takie ciasto ukręciłam i upiekłam takie bułki. Naprawdę bardzo fajne, świetne mają miąższ, bo wyglądają i smakują podobnie do grahamek. Zapach masełka. Jeżeli szukacie takiego przepisu, żeby mieć taką alternatywę na coś szybkiego na śniadanie, to te bułki myślę, że Wam się spodobają. Mają bardzo mało węgli, ponieważ wykorzystałam moją ostatnio ulubioną mąkę z konopi. I na low carb, i na diecie ketogenicznej, i na optymalnej spokojnie można zajadać. Zapraszam! Przygotowanie bułek zaczynam od roztrzepania jajek. Nie muszą być ubite, wystarczy, że będą roztrzepane. Do tego dodaję mokre składniki, czyli ocet i wodę. Mieszam. I dodaję mokre składniki, czyli sól, proszek do pieczenia, łupinę, mąkę. Dokładnie mieszam i odstawiam na jakieś 10-15 minut, po czym formuję 3 bułeczki i piekę je na patelni z odrobiną, no powiedzmy z taką niepełną łyżką masła klarowanego. Może to być smalec, może to być olej kokosowy, ja używam masło klarowane. Na średnim ogniu, takim nie za dużym, nie za małym. Warto cały czas proces pieczenia kontrolować, żeby nam się nie przypiekły. Oczywiście patelnię przykrywam. I po jakichś 4-5 minutach bułeczki odwracam na drugą stronę i już wtedy nie muszą być przykryte. Natomiast cały czas kontroluję, żeby się nie przypiekły zbytnio. Można jeszcze je dodatkowo odwrócić, żeby wchłonęły więcej tłuszczu. Także to już według uznania. Takim dobrym momentem na odwrócenie jest to, kiedy one są już takie wyrośnięte. I kolejne 4-5 minut upłynęło i bułeczki są upieczone. Sami zobaczcie, jakie piękne. I gotowe do zjedzenia. Po wystudzeniu też prezentują się bardzo dobrze. Można zabrać ze sobą. Jeżeli spodobał Wam się materiał, nie zapominajcie o zostawieniu łapki w górze, zostawcie komentarz, napiszcie, czy bułeczki smakują. Zachęcam do subskrybowania, koniecznie z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco, bo będą pojawiały się kolejne materiały z przepisami. Do zobaczenia, pa pa!